Białoruski odwet. Litwa ucierpi najbardziej. Białoruś wstrzymała eksport produktów naftowych przez port w Kłajpedzie. Białoruski państwowy koncern naftowy BNK tymczasowo wstrzymał eksport produktów naftowych przez port w Kłajpedzie na zachodzie Litwy, poinformował we wtorek terminal naftowy Klaipedos Nafta. Rozumiemy, że decyzja naszego klienta prawdopodobnie jest podyktowana logiką polityczną, a nie ekonomiczną, na którą nie mamy wpływu, wskazał w oświadczeniu Mindaugas Gaz Navikas, dyrektor handlowy spółki Klaipedos Nafta. Według litewskiej spółki, wszystkie umowy z BNK zachowują ważność, ale zobowiązania z nich wynikające są zawieszone na czas nieokreślony. Navikas wskazuje, że uwzględniając sytuację na Białorusi, koncern Klaipedos Nafta poświęcił wiele uwagi na poszukiwanie nowych alternatyw, w tym usług magazynowania ropy, na które w tym roku popyt wzrósł ze względu na sytuację związaną z koronawirusem i niskie marże rafineryjne. Pod koniec sierpnia białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka zapowiedział nałożenie odwetowych sankcji wobec Litwy i Polski, które poparły działania białoruskiej opozycji po uznanych za sfałszowane wyborach prezydenckich z 9 sierpnia. Łukaszenka ostrzegł m.in., że przekieruje eksport białoruskich towarów z litewskiego portu do innych portów. Klaipedos Nafta od ponad 10 lat współpracuje z białoruskimi partnerami. W ubiegłym roku terminale morskie w Kłajpedzie przeładowały około 46,3 milionów ton ładunków, z czego ponad 16 milionów ton, czyli prawie 35%, pochodziło z Białorusi.